Dzień dobry Państwu, to jest Podwójny Kontekst, czyli jak zwykle Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. No i co Antoni, zaczniemy od tej wojny, która nie przychodzi na razie, ale wisi chyba dobrze, ale wisi w powietrzu, bo tutaj mamy ciekawe przetasowania, głównie z, ja mam wrażenie jednak z Berlinem na pierwszym planie, bo wszyscy patrzą na to, jak się zachowują w tej sprawie Niemcy, nie bez powodu patrzą, no bo to jest najważniejszy kraj europejski. Ja trochę się wczytałem ostatnio w to, co tam się dzieje. Okazuje się, że dyskusja wewnątrz samych Niemiec o tym, jak się Niemcy zachowują, dlaczego wysyłają 50 tysięcy hełmów, a nie coś innego, no jednak wywołuje zgrzyty w samych Niemczech. I to na poziomie poważnych komentatorów takich gazet, jak na przykład Süddeutsche Zeitung, czyli nie jakiś tam margines, zaczynają się pojawiać opinie, że to jest niepoważne, że Niemcy się zachowują jak niepoważne państwo, że nie można ciągle brnąć w tę retorykę, że oj, nie można ruszyć Rosjan paluszkiem, bo druga wojna światowa, no bo takie jest uzasadnienie niemieckiego plus rządu. Gospodarcze, tak naprawdę. Plus gospodarcze, tak, natomiast to oficjalne takie właśnie, dlaczego my tu nie przekazujemy broni Ukrainie, no bo nie można, bo Niemcy przekazujący broń przeciwko Rosjanom, no to nie wchodzi w grę. No i mamy też pewne chyba wzmocnienie stanowiska Stanów Zjednoczonych, do tego wszystkiego włączająca się już spoza Unii Europejskiej Wielka Brytania w takim no pewnym sojuszu z Polską, który tam Rafał Ziemkiewicz zgryźliwie skomentował, że w domu powieszonego nie mówi się o sznurze, bo Rafał Ja wiem. Rafał ma w ogóle pretensje do Brytyjczyków o wiele rzeczy, ma prawo osobiste mieć pretensje, a on ma też osobiste, Wiemy. Aczkolwiek rzeczywiście... Ale on nie jest obiektywny w tej Boris sprawie. Boris Johnson przyjeżdżający do Polski, czy przed przyjazdem do Polski, mówiący, że zawsze Polacy mogli polegać na Brytyjczykach, no to... Nie, ale nie, to ja, wiesz co, ja się tu fundamentalnie, to jest temat na historię, ale ja się nie zgadzam po prostu ani z Rafałem Ziemkiewiczem, ani z takim mówieniem, że to zdanie Johnsona jest niesłuszne. Uważam, że Brytyjczycy pomogli nam na tyle, na ile mogli. No, to, że oni nie mogli nam pomóc więcej w 1939 roku, bo mieliśmy mieć pretensje do Francuzów. No, to Francuzi mogli uderzyć z całą siłą. Brytyjczycy owszem, mieli oddziały na kontynencie, ale to znaczy, ja po prostu bronię tu akurat Brytyjczyków. Do nich można mieć o co innego pretensje, że tak łatwo nas zostawili pod koniec wojny. To jest odrębna sprawa. Ale tu Amerykanie decydowali. Ale zostawmy to, bo to jest inny temat. Odrębną, ciekawą dyskusję. Natomiast ja też mam trochę inne zdanie niż Rafał, jeżeli chodzi o przydatność tego sojuszu. To znaczy uważam, że on w tej sytuacji, jaka jest teraz, no jednak jest perspektywicznie, jest ważny. Oczywiście, ja bym wolał, żeby tych żołnierzy zamiast 350 było 3,5 tysiąca, tak. ale oby zresztą nie, mówiąc szczerze. Czyli teraz podsumowując to, co powiedziałem, mamy obraz taki, że Putin na razie nie uderzył, wydaje się, że trochę jakby tę retorykę złagodził, a no mieliśmy jeszcze wizytę prezydenta Macrona przeczołganego straszliwie przez prezydenta Putina i teraz pojawiły się takie tezy, które wydają mi się nawet być może całkiem celne, że tego typu dyplomatyczne przeczołganie, czyli tam brak przywitania na lotnisku, konieczność oczekiwania, ten absurdalnie długi stół i tak dalej, że to jest jednak pewien substytut gorącej wojny. Że to jest tak, no Putin sobie jakby... Pokazuje swojemu społeczeństwu, zobaczcie, Macron przyjechał po prośbie, zobaczcie. Po prośbie, ale właśnie, że to ma w pewnym sensie zastąpić atak. No i do tego ataku na razie nie dochodzi. Są te sygnały wywiadowcze, że może do niego dojść jeszcze w końcu lutego. Zobaczymy, to już zostały tylko 2 tygodnie. Pytanie zasadnicze jest, czy możemy mówić o tym, że Zachód w obliczu tego zagrożenia jednak się trochę zintegrował. Mówię tutaj też o Niemczech i o tym, że Niemcy tak, no jest ta dyskusja przynajmniej u nich. Ja uważam, że jednak trochę tak, że Zachód jednak, oczywiście on nie pokazał jakiejś jedności takiej, której moglibyśmy oczekiwać, natomiast ja uważam, że jak na poziom różnic, które były przed wybuchem tego kryzysu wewnątrz NATO, to nawet ci Niemcy jednak stanęli moim zdaniem obok i Francuzów, i Polaków, to z kąta weimarskiego, więc ja tu jestem optymistą. Inna rzecz, że ja ciągle uważam, że jest bardzo duża szansa, że to się rozejdzie po kościach, w tym sensie, że nie nastąpi jakaś znacząca eskalacja wojny. Ja ciągle to podtrzymuję, chociaż mówię, wszystkie te doniesienia wywiadowcze o szpitalach polowych już budowanych gdzieś tam po stronie białoruskiej na granicy z Ukrainą, no to by pokazywały coś odwrotnego. Więc zobaczymy. Ja po prostu
po nie kryje analizie tego, co się działo w Polsce w latach 80-81, tych permanentnych manewrach wojskowych, tych różnych działaniach socjotechnicznych, które Sowieci wtedy podejmowali, żeby wytworzyć w społeczeństwie polskim wrażenie, że inwazja sowiecka jest o włos. Ja uważam, podczas gdy decyzja polityczna od grudnia 80 była taka, że interwencji wojskowej nie będzie, ja od tego czasu uważam, że Rosjanie są mistrzami tego typu operacji. A to jest, widzisz, bardzo ciekawa analogia historyczna, ponieważ ona się akurat w tych dyskusjach nie pojawia i to warto odnotować, to mówię do naszych widzów właśnie, te analogie, po którą ty teraz sięgnąłeś, bo rzeczywiście... Ja dopiero też teraz sobie o tym przypomniałem. No to miało służyć uzasadnieniu tych kroków podejmowanych w Polsce, no że niby to jest mniejsze zło, prawda? Lepiej, tak, żeby tak. No to się nasi zadziałali, niż żeby tak. Weszli Sowieci. I do dziś połowa Polaków ciągle wierzy, że generał Jaruzelski uratował Polskę przed sowiecką interwencją. Ale wróćmy do bieżących sytuacji. Chcę powiedzieć jednak na tym, że na razie cokolwiek by się dalej nie wydarzyło, to najwięcej w Polsce politycznie na tym skorzystał prezydent Duda. Dlatego, że zwróć uwagę, że on nagle znalazł się, no był dość mocno izolowany, to za dużo powiedziane. Myśmy tutaj przez naszym programie ile razy mówili krytycznie o tej drugiej kadencji, że jest właściwie nie ma prezydenta. Tak, a dokładnie teraz pan prezydent jednak wykonał cały szereg posunięć, został zaproszony do tych rozmów. Trójkąt Weimarski to przecież tylko jedno z wielu spotkań. Zaczęło się chyba od tego spotkania zdalnego Biden. Tak, z Bidenem, tak. Ale później były spotkania z kolejnymi. No i oczywiście ta krytykowana przez opozycję w Polsce wizyta w Chinach na otwarcie olimpiady. Ja uważam akurat, że to było bardzo racjonalne, bo ja uważam, że Polska powinna, trzymając się mocno sojuszu zachodniego, pokazywać, że akurat z Chinami też potrafimy rozmawiać. I to myślę tam zostało w Pekinie odnotowane i dobrze. Oczywiście tam część miała pretensje, że to z uwagi na łamanie przez Chiny praw człowieka, ale powiedzmy sobie jasno, jest tym hipokryzja ze strony Zachodu, bo robią gigantyczne interesy z Chińczykami, wtedy prawa człowieka nie są ważne, jak się otwiera olimpiada, to ją bojkotują. Więc mnie to nie przekonuje, tu jestem zwolennikiem tego, co się nazywa polityką realną. To ja bym chciał przypomnieć przy tej okazji, że jedna z pierwszych, chyba druga bodajże, wizyta pana prezydenta w pierwszej kadencji to była wizyta w Chinach. I właśnie ta wizyta teraz, też ją wezmę w obronę i to chcę bardzo mocno podkreślić, Chiny są tak ważnym aktorem w tej układance i politycznie, i gospodarczo, że absolutnie ta wizyta była potrzebna, dobrze, że pan prezydent tam pojechał i tu się zgadzam stuprocentowo, tutaj musimy naprawdę działać tak, jak się działa w realnej polityce. Oczywiście z Chinami trzeba ostrożnie, bo nie, wiemy jak to wygląda. To jest jasne, ale też my jesteśmy... Ale nie, demonstracje jakieś w stylu właśnie, że tu łamanie praw człowieka, to tam nie zbliżymy się do Chin na kilometr, to nie. I to dobrze, że pan prezydent pojechał. Tak, i teraz myślę, że warto powiedzieć też o tym, że prezydent tak się składa, że zaczyna odgrywać coraz istotniejszą rolę na arenie wewnętrznej. Bo zwróć uwagę, to się, można powiedzieć, symbolicznie zaczęło od zawetowania przez niego Lex TVN. I teraz oto mamy sytuację, w której kolejna bardzo ważna ustawa dla PiS-u, czyli Lex Czarnek, ta zmieniająca prawo oświatowe w kierunku wzmocnienia roli kuratorów, oprotestowywana bardzo przez opozycję, została przez w Sejmie, jednak weto senackie zostało odrzucone, co też jest ważnym sygnałem, bo pokazuje, że PiS ma ciągle większość w miarę stabilną w Sejmie, w tej sprawie. No nie, ale to jest istotna sprawa, bo gdyby Lex Czarnek jednak nie zostało w Sejmie obronione po senackim wecie, no to można było mówić już o tym, że tej większości w ogóle nie ma. No i teraz pan prezydent musi podjąć decyzję, czy to podpisze, jak do czego go Czarnek namawiał, czy też jednak tego nie podpisze, bo zwróć uwagę, że tu mieliśmy do czynienia z niezwykłym wydarzeniem. Nagle pani prezydentowa, która się nigdy dotąd właśnie nie angażowała, zaprosiła posłanki opozycji i właśnie dała do zrozumienia, że ona jest po ich stronie, czy jest przeciwnikiem Lex Czarnek. Więc jeżeli rzeczywiście prezydent tego nie podpisze, to będzie kolejny, można powiedzieć, policzek dla PiS-u, albo kolejne ostrzeżenie, że PiS już nie może całkowicie w 100% liczyć na pana prezydenta. A trzeba powiedzieć jasno, że możemy tu mieć do czynienia też z transakcją wiązaną, bo PiS czeka na podpis pana prezydenta pod Lex Czarnek, a pan prezydent czeka na pozytywną reakcję w sprawie swojego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, którego na razie ze strony PiS-u nie ma. I nie wiem, jak ci się podoba ten projekt prezydencki. Mamy, po pierwsze, mamy rzeczywiście taką sytuację, złapał kozak tatarzyna, a tatarzyn za łeb trzyma. I tak już może być przez najbliższe półtora roku. A jest w tym jeszcze jeden element tej układanki, mianowicie, ponieważ pan Święczkowski przestał być prokuratorem krajowym i trafił, znów tutaj była większość, trafił do Trybunału. To też jest ważny sygnał. Tak. To ktoś musi wejść na miejsce prokuratora krajowego. No i okazuje się, to taki szczegół konstytucyjny, o którym mało kto wie, że prokuratora krajowego musi zatwierdzić prezydent. Czyli jakby jest trzymanie pana prezydenta
na Zbigniewie Ziobrze, jeżeli chce mieć tam człowieka. Dokładnie. A ze strony ze swojego Zbigniewa rozdania. Ziobry i jego ludzi już nie tylko, że nie padły słowa aprobaty dla prezydenckiego projektu, ale odwrotnie słowa krytyki, że prezydent pudruje trupa, że prezydentowi się właśnie cofa, prezydent tak. białą flagę wywiesza przed tymi zdegenerowanymi elitami sędziowskimi. Skoro mnie pytasz, to tak, najpierw dwa słowa muszę o Lex Czarnek powiedzieć, bo właściwie gdyby nie było tego powiązania, bo rzeczywiście tu bardzo możliwe, że jest handel polityczny, który jest normalną rzeczą w polityce w takich sytuacjach, ale gdyby tego powiązania nie było, ja się zastanawiam, czy to prawo na pewno z punktu widzenia tego, co chce uzyskać PiS, jest mądre. Napisałem taki tekst w Onecie, gdzie wskazałem, że to jest typowa broń obosieczna. Dokładnie tak. Bo zwiększenie kompetencji kuratoriów polegające na zatwierdzaniu zajęć dodatkowych i przede wszystkim odwoływaniu dyrektorów szkół, no to zmieni się rząd, to się zmieni Dokładnie minister, tak. to się zmienią kuratorzy. Ale to jest część szerszego problemu, o którym ja od lat mówię. PiS centralizuje, tak naprawdę nie zdając sobie sprawy, że to może być wykorzystane tylko temu wszystkiemu, co PiS-owi jest bliskie na wielu polach. Wiecznie przecież, dokładnie prawda? Tak. Tymczasem to, co ja od dawna proponuję, czyli taką strategiczną decentralizację Polski, dałaby szansę na przykład, jeśli chodzi o oświatę, to jest w ogóle idealny obszar. Mamy regiony typu wielkie miasta, czy powiedzmy Polska Zachodnia, która jest bardziej liberalna, i mamy mniejsze ośrodki, bardziej konserwatywne na wschodzie. Gdybyśmy zdecentralizowali szkolnictwo, te programy byłyby zróżnicowane i po prostu tam, gdzie większości lokalnej społeczności odpowiada światopogląd konserwatywny, tam program nauczania miałby więcej tych elementów i odwrotnie w innych regionach. Ja bym sobie nawet pofantazjował. Były takie pomysły kiedyś, żeby w Polsce byli wybierani sędziowie, a może na przykład należałoby organizować wybory na kuratora w takich Pewnie, regionach. Nie, ale wtedy. Oczywiście, ja nie mam nic przeciwko. No więc właśnie. Generalnie oświata powinna być takim poligonem takiej dobrze przemyślanej decentralizacji, no ale tymczasem nie. PiS będzie robił to dokładnie, co powiedziałeś, czyli będzie próbował centralizować. No i teraz, ale wróćmy do pana prezydenta. Bo tu jest ważna sprawa, bo mamy jeszcze jedną zależność w tym łańcuchu układającym się, bo przecież od zaakceptowania ustawy o Sądzie Najwyższym przez Brukselę zależy to, co się dalej stanie, a tutaj PiS natrafia na kolejne problemy, no bo niby jeden został rozwiązany, czyli dogadanie się z Czechami, no wreszcie sprawa turowa, ale okazuje się, że został rozwiązany tak naprawdę połowicznie, bo musimy zapłacić Czechom, musimy zapłacić za zrealizowanie tej zapory, która tam ma zostać wkopana, ma zostać zbudowana. Komisja Europejska nie chce nam odpuścić kary za niezrealizowanie zabezpieczenia. Pomijam tu kwestię tego, czy to zabezpieczenie było zasadne, czy nie. I chce również się dobrać do naszych pieniędzy, jeżeli chodzi o Izbę Dyscyplinarną. I cały czas mamy, kolejna rzecz, niezaakceptowany Krajowy Plan Odbudowy, czyli nie ma z niego pieniędzy i tam już Adam Bielan mówił przecież, że może trzeba się będzie z tego wycofać, tak. uzasadniając to kwestią wspólnego zadłużenia, która rzeczywiście budziła wątpliwości, ale słowa Adama Bielana przecież nie wynikały z autorefleksji nad wspólnym zadłużeniem, tylko wynikały z problemu niezaakceptowania KPO przez Brukselę. No i teraz jest pytanie, czy ten plan prezydenta, czy pan prezydent uzyskał na przykład od Ursuli von der Leyen zapewnienie, że ta ustawa konkretna z taką konstrukcją Izby Odpowiedzialności Zawodowej, jak pan prezydent chce tam zrobić, że to nam odblokuje przynajmniej częściowo sprawy z Brukselą, a konkretnie pieniądze. No bo jeżeli tak, to pan prezydent by na tym rzeczywiście wygrywał. Jeżeli nie, no to co po tej ustawie, prawda? A to jest, to może być, jeżeli pan prezydent uzyskał to zapewnienie, to może to być skuteczny sposób jego nacisku na większość rządzącą. No może być, tylko jest pytanie o to, jak bardzo prezes Kaczyński ciągle jest uzależniony od Zbigniewa Ziobry, bo ja nie kryję, miałem nadzieję i tak mi się wydawało, że trwa proces, że tak powiem, no odcinania się stopniowego PiSu od Solidarnej Polski. Tymczasem no, sprawa Święczkowskiego, jego nominacja, przecież to jest najbliższy współpracownik Zbigniewa Ziobry na ostatnie takie najważniejsze stanowisko w Trybunale, bo przypomnijmy, tam jest 9-letnia kadencja, więc pan Święczkowski będzie w tym Trybunale do końca tej dekady. To jest jednak sygnał ze strony prezesa Kaczyńskiego, że on wprawdzie długo się nad tym zastanawiał, bo przypomnijmy, że to ten wakat był od lipca ubiegłego roku, kiedy profesor Kieres skończył swoją kadencję. Ostatni niewybrany przez pisowską większość sędzia Trybunału i teraz Bogdan Święczkowski zamyka tą grupę 15, wszyscy cała 15 pochodzi z nominacji Prawa i Sprawiedliwości. No więc, ale
Właśnie, ale Bogdan Święczkowski jest jednak z Solidarnej Polski, choć formalnie jest bezpartyjny, mu tam opowiadano bajki o tym, jak to on jest apolityczny czy apartyjny. No oczywiście każdy, kto zna jego biografię, wie, że to jest prawa ręka Zbigniewa Ziobro od tak naprawdę prawie 20 lat. Dlatego został prokuratorem dokładnie, krajowym. Dokładnie. I teraz to by pokazywało, że prezes Kaczyński jednak rzeczywiście jest bardzo silnie od Ziobry uzależniony, a to z kolei rodzi pytanie o to, czy ma rację Ludwik Dorn, który ostatnio w jednym z komentarzy następująco zinterpretował kolejną sprawę, o której musimy porozmawiać, czyli sprawę, którą ja chciałem nazwać Lex Rychlik, ale media ją nazwały Lex Kaczyński, czyli ta ostatnia antykowidowa ustawa, którą PiS próbował przeprowadzić. To jeszcze zanim przejdziemy do tego, bo to się rzeczywiście wydarzyło już po naszym ostatnim programie, ale jeszcze zwrócę Ci uwagę, że w sprawie Bogdana Święczkowskiego możliwa jest alternatywna interpretacja. Ja nie mówię, że się do niej przychylam, ale możliwa jest też interpretacja taka, że właśnie nominacja Święczkowskiego do Trybunału była odebraniem Ziobrze, jego ulubionego prokuratora krajowego. A to, że on znalazł miejsce w Trybunale, już jest wtórne w stosunku do tego, że musiał się pożegnać ze stanowiskiem bardzo mocnym, przecież to bardzo prawda. Ważnym stanowiskiem prokuratora krajowego. I w związku z tym, że teraz pan prezydent musi zatwierdzić następnego prokuratora krajowego, to zobaczymy, czy tam to będzie kolejny... Tak, to zgoda. Człowiek Ziobry, być może to jeszcze mogło być i tak, czyli to by wtedy nie był sygnał wzmacniania Zbigniewa Ziobry, tylko raczej osłabiania Zbigniewa Ziobry. Tak, oczywiście, tylko to zobaczymy, jak będzie przebiegał proces nominacji następcy, kto nim zostanie. Tu zgoda. Jeżeli będzie tak, że tym następcą by został ktoś, kto nie będzie jednoznacznie identyfikowany ze Zbigniewem Ziobro, tylko z jakimś innym środowiskiem, no to wtedy zgoda. Ale mi się wydaje, że jednak tutaj Ziobro nie odpuści i po prostu tam będzie wakat, czyli będzie pełnił obowiązki któryś z zastępców prokuratora krajowego i będzie blokada, co będzie też sygnałem pogarszających się relacji. No i właśnie teraz wróćmy do tej hipotezy Dorna, ponieważ on, większość komentatorów, i nie kryje, że ja też w pierwszej chwili zinterpretowała upadek tej antykowidowej ustawy z udziałem jednak pokaźnej grupy, nie tylko posłów Solidarnej Polski, którzy właściwie wszyscy byli przeciw, ale także pokaźnej grupy posłów PiSu, jako rzeczywiście taki sposób sprawdzenia przez prezesa Kaczyńskiego, jaki jest poziom lojalności wobec niego. Od razu mówię, że ja nie. No właśnie. Od samego początku. Natomiast ja też, jak się nad tym głębiej zastanowiłem, stwierdzam, że to jest błędna interpretacja, bo prezes Kaczyński nie może sobie pozwolić na takie eksperymenty, że tutaj, prawda, daje dowolność w głosowaniu i zobaczymy, kto jak się zachowa. Wiesz, bo on i tak wie, kto i jak tam, co oni myślą. Ma mnóstwo donosów. Ja wymyśliłem takie porównanie, które mi się bardzo spodobało, więc muszę je tutaj też powiedzieć, że to jest tak, jakbym chciał sprawdzić, czy pracują i działają prawidłowo poduszki powietrzne w samochodzie, więc się rozpędzę i wjadę w mur. No, zadziałały, tylko z samochodem gorzej. Tak, dokładnie, więc ja się zgadzam, że to jest bardzo ryzykowny sposób sprawdzenia lojalności. W każdym razie test lojalności wypadł na prezesa raczej mało optymistycznie, bo się okazało, że jest w PiSie całkiem grupa powyżej 20 posłów, no która tak bardziej bliżej do Solidarnej Polski. W sumie za tą ustawą nie głosowało przecież chyba 70%. No właśnie, więc jakby jest, podliczyć tak, wszystkich, którzy się wstrzymali, nie brali udziału. Dokładnie, więc to jest naprawdę pokaźna grupa i teraz oto interpretacja Ludwika Dorna, do której ja się przychylam, jest taka, że to tak naprawdę jest być może zalążek secesji wewnątrz PiSu, to znaczy tych wszystkich, którzy zobaczą, że nie ma dla nich miejsc na listach, które prezes Kaczyński będzie już w przyszłym roku ustalał przed wyborami parlamentarnymi, a z drugiej strony Dorn skłania się ku tezie, która mnie też jest bliska, że raczej nie będzie porozumienia z Solidarną Polską, no i wtedy ci wszyscy secesjoniści w PiSie dogadaliby się ze Zbigniewem Ziobrą i próbowali tworzyć albo samodzielnie, albo w porozumieniu z Konfederacją jakiś sojusz polityczny na prawo od PiSu. No i to politycznie nawet by miało sens. Tak, dokładnie. Oczywiście jest pytanie, kto byłby liderem tego, bo tu się Zbigniew Ziobro by bardzo chciał, a ja nie sądzę, żeby i część tych PiSowców go chciała i nie mówię dużo Konfederacji. No niemniej jednak widać wyraźnie, że na prawo od prezesa Kaczyńskiego zaczyna się coś dziać. Nie tylko tak jak dotąd przez wiele lat działo się, tylko coś na lewo od niego i istniała sobie Konfederacja, która prawda była takim, powiedziałbym, status quo i nic się tam nie zmieniało. W tej chwili mam wrażenie, że się zaczną nerwowe ruchy. Zresztą to jest normalne przy układaniu list wyborczych. To jest najbardziej, powiedziałbym, taki konfliktogenny czynnik w polskiej polityce. W związku z tym ja się spodziewam, że w tym roku będzie narastało, tym bardziej, że pojawiło się jeszcze jedno wydarzenie, a mianowicie w dniu tego głosowania dokonał się pewien istotny proces wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, a mianowicie zostali powołani sekretarze wojewódzcy PiSu.
To jest efekt zmian w strukturze tej partii. Tak jak jest sekretarz generalny, to teraz są sekretarze wojewódzcy, którzy teraz mają odegrać kluczową rolę w układaniu tych list i bardzo wielu tych sekretarzy nie jest posłami. To jest jakby nowy, częściowo, to trzeba prześledzić region po regionie, ale bardzo wielu z tych sekretarzy to jest, można powiedzieć, taki nowy rzut działaczy PiSu, wytypowany przez Kaczyńskiego, który zagraża wielu starszym działaczom, prawda, którzy są posłami. No i to jest, jak rozumiem, taki sprytny zabieg, to kiedyś coś podobnego Orban wykonał też na Węgrzech, tam wpuścił ludzi z takiej organizacji bliskiej Fideszowi, żeby właśnie tu odświeżyć i poruszyć, to już wiele lat temu, poruszyć Fidesz. No tylko tutaj to jest w innej skali, trochę w innym kontekście oczywiście, ale ja to też tak odczytuję, tylko jest pytanie, czy w takiej sytuacji, w jakiej jest Zjednoczona Prawica, mówię teraz celowo o tym, no bo też mamy na razie tutaj sojusz z ziobrystami, czy to aby jest mądre? To znaczy, czy to wzburzenie wewnętrznej struktury i te napięcia, które się absolutnie muszą pojawić w takiej sytuacji, czy one przypadkiem tego wszystkiego już do reszty nie rozerwą? A też trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, bo to myślę w kontekście tego druku 1981, no przynajmniej ja tak uważam. Jarosław Kaczyński jest coraz starszy i jego jakby no, taka przytomność umysłu, mam wrażenie, że momentami trochę zawodzi. Pytanie jest, na ile on jest w stanie ogarnąć przed kolejnymi wyborami całą tę maszynę wyborczą, struktury wojewódzkie i wszystkie te konflikty, które powybuchają w różnych miejscach. No oczywiście tego nie wiemy, natomiast ja uważam, że ta taktyka ma pewne, czy ona się okaże słuszna, tego oczywiście nie wiem, natomiast myślę, że logika jest taka. Myślę, że prezes Kaczyński oczywiście nigdy się do tego publicznie nie przyzna. Widzi, co wynika z sondaży, które mamy, a mianowicie, że PiS, nawet ten szeroki, jaka Zjednoczona Prawica z Zbigniewem Ziobrą, nie ma już szans na dalsze samodzielne rządy. W związku z tym, to co Kaczyńskiego moim zdaniem najbardziej będzie interesowało, to uzyskanie możliwie wysokiego oczywiście wyniku, ale już dlatego twardego PiSu. Trzeba odciąć tych wszystkich, którzy byli nielojalni i próbować wywalczyć pod szyldem PiSu, który jest ciągle liderem sondaży, możliwie dobry wynik. Mając najsilniejszy klub, będzie się odgrywał decydującą rolę przy tworzeniu przyszłego rządu koalicyjnego. Złożony tylko z tych wiernych. Dokładnie tak, ale trzeba mieć ten klub w 100% lojalny, bo cóż Kaczyńskiemu z tego, że dostanie powiedzmy paru posłów więcej, jak to się okaże, to są ziobryści albo różni tacy, którzy się okazali nielojalni w drugiej kadencji. Popełnił ten błąd w 2019. Dokładnie. On wtedy, ale dlaczego? Bo on wtedy moim zdaniem wierzył w większość konstytucyjną. To dzisiaj się z dzisiejszej perspektywy wydaje absurdalne, ale są poszlaki, które pokazują, że po klęsce Zjednoczonej Opozycji w wyborach europejskich Kaczyński uwierzył, że następne wybory będą jeszcze lepsze i że PiS sięgnie po większość konstytucyjną. Stąd te dobre miejsca dla ziobrystów, dla gowinowców. To miał być szeroki taki wielki namiot, który miał wygrać. No skończyło się, jak wiemy, na tych samych 235 posłach. I myślę, że Kaczyński od tego czasu już sobie zdał sprawę, że to były fantasmagorie. I dzisiaj go interesuje to, żeby mieć możliwie duży klub, ale całkowicie mu lojalny. I moim zdaniem te działania służą jednak cała ta zmiana struktury służy zbudowaniu takiej nowej, takiemu resetowi drużyny. No, myślę, i w tym sensie nowi, młodzi ludzie są lepsi, bo oni będą mieli poczucie lojalności Kaczyńskiego, że on ich bierze z dołu, znikąd, od stosunku do tych starych wyjadaczy, którzy z Kaczyńskim już są od kilkunastu lat. Musimy poczekać, co będzie z listami, ale to jest bardzo ciekawa koncepcja. Jeszcze chciałem przynajmniej krótko o jednej rzeczy, która w ogóle nam umyka, ale myślę, że wielu osobom też umknęła. No przecież zrezygnował minister finansów. No tak, poniósł tak. odpowiedzialność tak, za tak. wielkie no, ja to uczciłem na Facebooku fragmentem pieśni Włodzimierza Wysockiego Koźle ofiarny. Bo to słowo kozioł ofiarny mi się ewidentnie z Tadeuszem Kościńskim będzie kojarzyło. Tylko ja się zastanawiam, jaki sens miała ta operacja z punktu widzenia PR-owego, czyli jedynego, który mógł ją uzasadniać, jeżeli całe mnóstwo, zdecydowana większość, stawiałbym, że to z 80 co najmniej parę procent wyborców, w ogóle o istnieniu Tadeusza Kościńskiego dowiedziało się przy okazji jego odwołania. No przecież jeżeli poświęcasz kogoś w związku z klęską takiego programu, to poświęcasz kogoś, kto z tym programem jest kojarzony. Tylko tu, uwaga. Kojarzony jest premier Morawiecki. A premiera zostało Morawieckiego... zrobione badanie, które nawet tak, to tak, pokazało. Tak, a premiera właśnie. Morawieckiego oczywiście ruszyć nie można, bo on sam się nie zamierza ruszać nigdzie. Musiałby go prezes Kaczyński ruszyć i z tego, co słyszałem, były takie plotki, że cała tam delegacja chodziła nie jedna do prezesa Kaczyńskiego ze środowisk Beaty Szydło, żeby właśnie sam stanął na czele rządu i tego strasznego Morawieckiego usunął. No, ale najwyraźniej prezes Kaczyński, ja się mu nie dziwię, nie chcę z tej wspaniałej oferty skorzystać, bo w moim przekonaniu byłoby to spotęgowanie
wszystkich problemów wewnętrznych PiS-u. A poza tym sam Kaczyński, no właśnie nie po to za chwilę zrezygnuje, jak już zapowiedział, z funkcji wicepremiera i wraca do kierowania partią, żeby ją przygotować do wyborów, żeby miał wracać na funkcję premiera, gdzie w ogóle wtedy już partią nie miałby się czasu zajmować. Więc, ale bo może cel był taki, że powiedział, no nie, ja nie mogę, ja się muszę zajmować partią. Może ty, Beata, wrócisz. No, zapewne o to chodziło, ale nie sądzę, żeby coś takiego było realne. Natomiast z Kościńskim ja jednak uważam, że socjotechnicznie PiS słuszną decyzję podjął, bo teraz zwróć uwagę, ponieważ są dwie teorie na temat Polskiego Ładu, że najgorsze już za nami i już tam załatają po cichu, już pierwsze przepisy zostały przegłosowane. Prostujące to i w miarę upływu czasu... Tak, i w miarę upływu czasu wszyscy o tym zapomną, a jednak na przykład no, miliony emerytów dostało wyższe emerytury. To nie jest tak, że na Polskim Ładzie wszyscy stracili. No. Choć na pewno nie zyskało 18 milionów, o których mówił Morawiecki. Ale do czego zmierzam? Jedna teoria to jest jakby taka dla PiSu optymistyczna, że właściwie już najgorsze jest za sobą, mają za sobą, ale gdyby jednak się okazało, że Polski Ład będzie, że tak powiem, swoje zatrute owoce wydawał jeszcze przez wiele miesięcy, a może nawet z początkiem przyszłego roku, kiedy będą składane. Opinia. Gdyby tak było, to wtedy zwróć uwagę, zawsze będzie można powiedzieć, że niestety, ale był ten wróg Kościński. I on tam tak tych wszystkich, on wszystko no tak, zepsuł, ale, on tam powkładał. Ale kto w kwietniu przyszłego roku będzie jeszcze pamiętał, że był ktoś taki no jak Kościński? Jeżeli pan prezes Kurski wykona szereg programów demaskujących złowrogie oblicze prezesa ministra Kościńskiego, to naród pozna, że był taki wróg, który tam się zaląkł. Tak z Banasiem. Prezes Banaś. Tak, oczywiście. Więc wiesz, więc jest możliwe, ja bym nie bagatelizował tej postaci, naprawdę ona ma taki życiorys, że da się jako złowrogiego bankstera przebrać. Oczywiście to będzie biło pośrednio w premiera Morawieckiego, którego Kościński był jednym z najbliższych współpracowników. To jeszcze... Ale to jest w ogóle, Polski Ład jest, że tak powiem, czarnym, no więc, nocnym koszmarem premiera Morawieckiego. Bo jeszcze dwa słowa na koniec o skutkach Polskiego Ładu. Powiedziałeś o tym, że jakaś grupa i to duża grupa zyska. Tylko teraz jest pytanie, a już zyskała. Bo emeryci dostali realnie wyższe emerytury. Tylko jest pytanie, ile? I tu pewnie trafił ci się, wpadł ci w oczy wywiad z profesorem Paruchem w Plusie Minusie, gdzie profesor Paruch zwrócił uwagę na bardzo istotny mechanizm rozpatrywania takich sytuacji w kontekście kapitału rodzinnego. Czyli jeżeli się spotyka, on tam podaje nawet konkretny przykład, jeżeli się spotyka ojciec, matka, emeryci, czy tam dorabiający sobie emeryci i dziecko. I to dziecko straciło, dajmy na to, 1500 zł, a oni zyskali po 200, no to jaki jest ocena tego całego programu? No, biorąc pod uwagę całą rodzinę, straciliśmy, prawda? I myślę, że tego mechanizmu, jak z rozbrajającą szczerością tam Waldemar Paruch mówi o innych mechanizmach, że no, nie wzięto pod uwagę. Myślę, że tego mechanizmu twórcy Polskiego Ładu też nie wzięli pod uwagę. Zdecydowanie nie ma cienia wątpliwości, że Polski Ład został spartolony na poziomie przeprowadzenia symulacji jego skutków. Dlaczego? Bo tu moim zdaniem zdecydowała niekompetencja, o której mówił zresztą Gowin w jednym z wywiadów, opowiadając, jak on ściągał jakichś profesorów od prawa podatkowego na spotkania z wiceministrami Patkowskim, Sarnowskim, a oni, prawda, okazywali delikatnie mówiąc swoje lekceważenie tym starym dziadom, którzy przyszli i coś im tam mówili, że to jest bardziej skomplikowane niż się im wydaje. Mamili premiera Morawieckiego, prawda, wspaniałymi efektami. No, ten bieg do prezesa Kaczyńskiego, który się na prawie podatkowym zna tak jak ja na operze włoskiej, czyli delikatnie mówiąc, niespecjalnie informuję, że się nie znam na operze włoskiej. No i cóż, ale jak prezes Kaczyński usłyszał, że będzie 18 milionów beneficjentów, no to zagrała mu w duszy miła muzyczka, no i się zgodził. No i mamy efekt taki, jaki mamy. Ale nie zmienia to faktu, że jednak są beneficjenci Polskiego Ładu i PiS ciągle nie spadł wyraźnie poniżej 30% w sondażach, a jeśli Putin najedzie na Ukrainę, twierdzę, podtrzymuję moją opinię sprzed już 2 tygodni, PiS na tym skorzysta. Zobaczymy. Dzieje się, jak Państwo widzą, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Podwójny kontekst. Antoni Dudek i Łukasz Warzecha. Zapraszamy na kolejny program. Do zobaczenia.